Krzysztof Kononowicz. Nazywam się Kononowicz Krzysztof. Urodziłem się dnia 21 stycznia. Krzysztof Kononowicz nie musi się przedstawiać, bo jest już osobą znaną. A wszystko dzięki internetowi, który dla tego kandydata na prezydenta Białegostoku był ostatnią szansą. My się staraliśmy o reklamy wcześniej, w telewizji, w mediach, wszędzie staraliśmy. Nam telewizja odmówiła, radio odmówiło, nawet sam wystąpiłem do telewizora. I to był strzał w dziesiątkę. Program Kononowicz miał bowiem radykalny. Zlikwidować całkowicie dla młodzieży alkohol, papierosy i narkotyki. Radykalny w treści i formie. Rozbijam polityczne kliki panujące w Białymstoku. Krzysztofa Kononowicza, bezrobotnego mechanika, wystawił Komitet Podlasie XXI wieku. Dziś jest dumny i komitet, i kandydat. Nadawał się, widzieliśmy w nim, że tak powiem, osobowość. Moje miasto to Białystok. Kiedy klip wyborczy trafił do internetu, tę osobowość dostrzegły ponad 3 miliony widzów. W największym światowym serwisie krótkich filmów Kononowicz jest na drugim miejscu pod względem oglądalności. Powstała więc wersja angielska. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Dziś na aukcjach internetowych można kupić swetry, takie jak ten, w którym Kononowicz prowadzi program, albo jego ulubiony model czapki. Szymon Sobotkowski sprzedaje właśnie taką uszatkę. Fenomen popularności kandydata z drewnianego domku w Białymstoku specjalnie go nie dziwi. Patrząc na miejsce zamieszkania, jest to według mnie osoba bardziej medialna od niektórych polityków. Nie da się ukryć, przekaz w kampanii wyborczej był prosty. Likwiduje alkohol, całkowicie alkohol likwiduje. Wynik wyborczy to niecałe 2% głosów i szóste miejsce. I choć Kononowicz wyprzedził nawet kandydata samoobrony, zwycięzca pierwszej tury nie traktuje go zbyt poważnie. Jest to, można powiedzieć, pewien jakby meteor na naszej scenie samorządowej. Cisza, cisza. Nie. Krzysztof Kononowicz cieszy się jednak nieoczekiwaną sławą i planuje dalszą kampanię, nawet gdy ta się już skończy. Jestem sławny na całą Polskę. Jutro wyjeżdżam wszędzie. Do Krakowa, do Szczecina. Jego program jest bowiem ponadczasowy i ponadprzestrzenny. I nie będzie bandytów, nie będzie niczego. Dziękuję Państwu. Szóste miejsce to jednak za mało, żeby myśleć o drugiej turze wyborów. I co teraz będzie z kandydatem Podlasia XXI wieku? Będzie tak, jak chciał. Nic nie będzie. Maciej Mazur, Fakty. Oto materiał, który telewizja TVN zrobiła pierwotnie o Kononowiczu. Podesłał mi go jeden z widzów ostatnio i myślę, że warto go sobie porównać z później zrobionym reportażem. Twarzą kampanii wyborczej w internecie. Filmy z jego udziałem obejrzały miliony internautów. Dziś coraz częściej zamiast śmiechu z tego, co i jak mówił, pojawia się pytanie o granice cynizmu i manipulacji. W Faktach pytanie, kto wymyślił Kononowicza i czy w polityce rzeczywiście wszystko wolno. Paweł Puska. Krzysztof Kononowicz, bohater ostatnich wyborów, czy też ich ofiara? Na razie przypadek socjologiczny. Pracownicy Białostockiego Uniwersytetu chcą zbadać, kto i dlaczego na niego głosował. Czy to był żart polityczny, właściwie bardziej taki farsa, z tego względu, że przedmiotem manipulacji stał się człowiek. Chcą sprawdzić, czy to, co się stało w Białymstoku, może się powtórzyć tu lub gdziekolwiek indziej. Bo jest to i ciekawe, i niebezpieczne, zwłaszcza dla głównego bohatera. Po zamknięty w swoim żył szczęśliwie i dobrze, natomiast dzisiaj taka popularność przykrości niż przyjemności. Krzysztof Kononowicz z wykształcenia jest kierowcą mechanikiem. Ma też uprawnienia palacza centralnego ogrzewania. Nie mam ani marynarki, ani niczego. Człowiekiem jestem. Ale ostatnio zrobił niezwykłą karierę. Jak wszystko zlikwidować? Orczy zobaczyły miliony. On sam uwierzył w swoją wielkość. Dobrze. Pisze kolejny program i planuje karierę. Jest przykładem tego, jak można niemoralnie wykorzystać nieświadomość człowieka. 2 miesiące temu pisze, że ja go namówiłem, czy... Mój pomysł, bo ja dawno chciałem to wystartować z listy. Dziś Adam Czeczetkowicz. Tych charytatywnych oznaków, czy tam jakichś faszystowskich. To strona internetowa Adama Czeczetkowicza. W ostatnich wyborach parlamentarnych kandydował do Sejmu z listy Polskiej Partii Narodowej Leszka Bubla. Jesteśmy narodowcami, czyli Polakami, świadomymi, gdzie mieszkamy.
i co chcemy. Twierdzi, że bliskie są mu takie pojęcia jak Bóg, honor i ojczyzna. Nasze wartości to Bóg, honor i ojczyzna. Ale według etyka Pawła Korobczaka, to co zrobił Kononowiczowi, jeśli ten nie był świadomy, że jest tylko narzędziem w jego rękach, przynajmniej z honorem ma niewiele wspólnego. Kant byłby tu jeszcze bardziej radykalny, bo powiedziałby, że w ogóle naganne jest, niemoralne jest wykorzystywanie człowieka jako środka do swoich własnych celów. Czeczetkowicz twierdzi, że nikogo nie wykorzystywał. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nie wykorzystuję pana Krzysztofa. Sam bezrobotny zastanawia się, jak przekuć medialny sukces podopiecznego w sukces finansowy. Dochody z różnych gadżetów, jakie już pojawiły w internecie, trafiały bezpośrednio do nas. Wizerunek Krzysztofa Kononowicza ma zostać zastrzeżony. Pewnie tylko do następnych wyborów na prezydenta Rzeczpospolitej, w których Kononowicz chce wystartować. Ja mam swój rozum, mam wszystko. Paweł Puska, Fakt. Tamten odcinek skończył się na wyborach, a teraz 22 maja 2007, dwa dni po wyborach, liderzy KWW Podlasie XXI wieku postanowili wydać publiczne oświadczenie do swoich wyborców. Pomimo niskiego wyniku poparcia 0,26%, Komitet Wyborczy Wyborców Podlasie XXI wieku wraz z Krzysztofem Kononowiczem nie zamierzają się poddać i zapewniają, że nadal będą czynnie brać udział w wydarzeniach na Podlasiu i będą pomagać dla ludzi z Podlasia. Krzysztof Kononowicz uważa, że ogłoszone wyniki wyborów zostały sfałszowane i są niezgodne z rzeczywistością. Sam otrzymał 295 głosów, co oczywiście nie pozwoliło mu zostać marszałkiem sejmiku województwa podlaskiego. 30 maja Krzysztof Kononowicz zostaje oczyszczony z zarzutów. Gazeta Współczesna podaje: prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące rzekomego znęcania się Krzysztofa Kononowicza nad własną matką. Jednym z głównych powodów było to, że kobieta nie potwierdziła informacji o tym, że syn ją dręczył. Postępowanie zostało umorzone, ponieważ podczas przesłuchania matka tego pana zaprzeczyła, by kiedykolwiek się nad nią znęcał, powiedziała Bożena Kiszło, szefowa prokuratury rejonowej Białystok Południe. Sąsiedzi, z którymi rozmawialiśmy, również nie podali nam żadnych faktów, które wskazywałyby na to, że jego działania nosiły znamiona przestępstwa. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w marcu po emisji audycji w polskim Radiu Białystok pod tytułem Kononowicz Show, w którym jego sąsiedzi mówili, że katował on swoją matkę od wielu już lat. Podobnego rodzaju sygnały zaczęły również napływać do policji. Czyli jednym słowem, łatwo było obgadać za plecami, ale jak przyszło na papier zeznawać, to gęba na kłódkę lub zero dowodów. Z tej okazji prezydent wygłosił przemówienie w formie audio. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że będę startować na prezydenta Rzeczpospolitej Polski i chcę dla młodzieży uczynić bardzo dobrze. I chcę, żeby młodzież nasza ukochana była uczciwa i szczera. Proszę Państwa, mnie oczerniono. Proszę Państwa, oczernili mnie sąsiedzi. Tak, naprawdę, oczernili. Chcę powiedzieć, że kto mnie oczernił? Stanisławiuk Maria. Ona mnie oczerniła. Ona mnie podała do sprawy, do sądu, że ja seksualnie zajmuję się z moją matką. To było głośno w radiu, w mediach, w telewizorach, wszędzie. Ale to jest nieprawda. Mam przy sobie umorzenie od prokuratury i od sądu, że tylko mam ksero przy sobie, a oryginał w domu, że to jest nieprawda. Że ja gwałciłem matkę, świnie gwałciłem i psy gwałciłem. To jest oszustwo, to jest kłamstwo. Maria Stanisławiuk, naprawdę się zajmowała się. Który się powiesił się? Chłopiec przez nią. Naprawdę. To, ta kobieta jest naprawdę niepożądana, nieuczciwa, niegodna, która naprawdę, trzeba ją i ludzie kochani, uwierzcie we mnie, że jestem naprawdę uczciwy, szczery, godny, rzetelny. Bo w Polsce nie ma sprawiedliwości. A Kaczyński atakuje premiera, wicepremiera Andrzeja Lepera. Tak, atakuje. Ale teraz ja i atakuję
prałata księdza Rydzyka, gdyż żona Lecha Kaczyńskiego powiedziała i podpisała z Jolantą Kwaśniewską, byłą prezydentową, o korupcję, żeby młodzież była zabijana i tak dalej. Tak, młodzież ginie. Niedawno zginęła 17-letnia dziewczynka, wypchnięta z pociągu. Policja umyła ręce w Olsztynie, moim byłym województwie. Ale to nie jest do pomyślenia mego. To jest bardzo, bardzo hańbiące. Tak, proszę Państwa, teraz chcę przeczytać i powiedzieć tekst. Mam przy sobie i chcę naprawdę nagrać ten tekst. Jak zajmowała się Maria Stanisławiuk, która mieszka tam, gdzie ja mieszkam, w Starosielcach, na ulicy Szkolnej 21. I co ona robiła? Jak ona się... z kim się zajmowała się? Jak ten chłopak się nazywał się? Jak wszystko? Mam tutaj napisane. Zaraz zrobimy przerwę, a później powiem, przeczytam swój tekst, jak, co ta kobieta robiła. Naprawdę, uwierzcie młodzież, we mnie, bo nie ma sprawiedliwości w Polsce. Nie było, nie będzie. Tylko ja, jak będę kandydować na prezydenta RP, ale na, teraz chcę powiedzieć, co i jak zajmowała się Maria Stanisławiu. Co robiła? Co ona wyrabiała? W Białymstoku, w Starosielcach, tam gdzie ja, w mojej dzielnicy. Że ona siedziała za alkohol. Była w więzieniu. Za prostytucję. Ona była w więzieniu. Za narkotyki. Też siedziała. Za inne rzeczy. Też siedziała w więzieniu. Szanowne Państwo, naprawdę. Kochana moja młodzież, ja bardzo Was proszę. Jak będę kandydować na prezydenta RP Rzeczpospolitej Polskiej, naprawdę, poprzyjcie mnie. Wszyscy. Was proszę, z całego serca. Bo tylko ja jestem naprawdę uczciwy, godny i rzetelny kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polski i całej Polski i zrobię, że nie będzie bandystwa, nie będzie złodziejstwa, nie będzie oszukaństwa, tylko będzie uczciwość. Będzie naprawdę Polska od morza do morza, tak jak mój tatuś kochany walczył w ramię szedł z Piłsudskim. Naprawdę, jak drugim razem w tym studiu znowu może nie zaproszą, to dalej nagram, dalej powiem, gdzie walczył mój tatuś, jak co do czego. A teraz chcę podać do wiadomości, co wyrabiała Maria Stanisławiu i jeszcze jedna osoba w moim dzielnicy. Naprawdę. To jest nie oszczerstwo jej, tylko to jest szczera prawda. Tak, ona tak się zajmowała się. Ona jest niegodna kobieta. Ona jest nieuczciwa. Ten chłopak, który się powiesił się w domu, jej matka, tego chłopaka, mówiła: niegrzecznie powiem, przepraszam, bardzo młodzież, niegrzecznie się wyrażę się, ale przepraszam, idź stosunki do złomowego samochodu, a nie w domu, zajmuj się z taką obludną kobietą. I młodzież zgrywała się, bo dowiedziała się, że ten chłopak się zajmuje się z taką nieludną kobietą, Marią Stanisławiuk, i wziął i się powiesił się na klamce w swoim domu. Odebrał sobie życie. A ona dla tego chłopaka kupywała marynareczki, kostiumki, wszystko, spodenki. Co on chciał w domu miał. Ale ona tylko chciała wyłudzić mieszkanie. Tak jak rozbiła dla swojej córki małżeństwo. I zabrała dom od swego szwagra. I teraz małżeństwo jest rozbite, a Pan Jezus powiedział, co ja złączył, to niech szatan nie rozłącza. Tak, taką trzeba drogą iść, moi kochani młodzież, że jak będziecie zawierać śluby małżeńskie i wy przysięgacie nie przed księdzem, tylko przysięgacie przed Bogiem, przed samym najwyższym stwórcą nieba i ziemi. Wy przysięgacie. Każdy to przysięga. Ja też jak będę brał ślub, jakąś swoją żoną przyszłą może, też będę pamiętać, że trzeba szanować, kochać i tak dalej. Ale trzeba naprawdę, żeby rodzice
się nie wtrącali się do naszego życia młodzieńczego, tylko żeby naprawdę młodzież, nasza ukochana, miała swoje życie godne i uczciwe, sprawiedliwe, żeby nie wyjeżdżała za granicę za pracą, tylko ja, jak będę prezydentem RP Rzeczpospolitej Polskiej, tu w Warszawie stworzę i w Białymstoku stworzę gabinet i zlikwiduję Sejm i Senat. Tak, jak obiecałem dla młodzieży. Sejm i Senatu nie będzie, bo tam jest tylko korupcja się tworzy. Tam się tylko tworzy się złodziejstwo i bandyctwo. Tam tylko się zaczyna się oszczerstwo. Jeden na jednego. Ślą oszczerstwa. Tak jak chcą wykończyć Andrzeja Lepera, ministra rolnictwa i wicepremiera. Tak, on jest godny na to stanowisko, ale znaleźli na jego znowu haczyk. Jak u nas w Polsce jest takie przysłowie. Jak ni sraczka, ta balaczka. Tak, proszę państwa, to jest prawda. Coś u nas się dzieje się. Trzeba te rządy naprawdę, żeby czym prędzej doszło do wyborów. Tak, proszę państwa, Andrzej Leper ma rację. Trzeba wystąpić z tej korupcji jak najprędzej. Ja bym na jego miejsce czym prędzej by wystąpił z takiej korupcji. Bo z PiS-em, PO, SLD i PSL nie da się współpracować. Naprawdę. Bo to są tylko ludzie przefarbowani. To są ludzie najgorsi. Życia najgorsi. To są nieuczciwi ludzie. Moja matka po śmierci mojego ukochanego tatusia nie da rady odzyskać pieniędzy i emerytury, żeby przeszła na emeryturę tatusiową. Tak, zwracają się wszędzie, proszę państwa. W ZUS-ie, w naszym Białymstoku też dzieje się korupcja, ale PiS umie ręce zamywać. Tak, proszę państwa, a CBA też umie bardzo ręce umywać. Kamiński, bardzo dobry człowieczek, nasłał swoich ludzi na Andrzeja Lepera, podrobił dokumenty, pieczątki. Można podrabiać wszystko u nas w Polsce, co chcesz. Nawet banknoty zaraz będą można będzie podrabiać i człowiek dla człowieka można będzie dawać. Wszystko można podrabiać, ale to trzeba z tym skończyć jak najprędzej. Tak, proszę państwa, ja bardzo was proszę z całego serca, jako kandydat na prezydenta RP Rzeczpospolitej Polskiej, apeluję do wszystkich, do młodzieży, do osób w podeszłym wieku, żeby na mnie tylko do Białegostoku, do Warszawy, do całej Polski apeluję, żeby tylko na mnie zagłosowaliście. Tylko w was wierzę. Jeżeli teraz mnie nie pomożecie, to Polska nasza kochana przepadnie. A ja nie chcę, żeby Polska przepadła, tylko żeby Polska była od morza do morza. Żeby Polska żyła. Żeby Polska kwitła. Tak jak mówiłem z początku, żeby Polska naprawdę była od morza do morza. Dość rządzenia wszystkim łachmatom. Dość rządzenia wszystkim. To się trzeba skończyć jak najprędzej. Mnie też. Ciągano po prokuraturach, po sądach, po psychiatrach. Wszędzie ciągano. Ale mam nadzieję i mnie Pan Bóg strzeże. I mnie Bóg, bo ja w Boga wierzę i będę wierzyć aż do śmierci. Bo tylko Bóg może człowieka zabrać z tego światu. Więcej nikt nie może. Powiedziałem dla tej kobiety: za małe wasze uszy, za mało zjadła kaszy, żeby ze mną wyjować. Tak, i tak się stało się. Tak, bo mnie Bóg dopomaga. Bóg wszechmogący, bo ja zawsze idę z Bogiem. Idę z Bogiem, bo w Jego wierzę. Tak jak mój tatuś kochany walczył za Boga, za Polskę. Tak, proszę państwa, chcieli w więzieniu. Jeden chciał w więzieniu zlikwidować Matkę Boską. Tak, chciał, bo jeden człowiek narysował Matkę Boską, a drugi chciał zlikwidować. To tatuś obronił Matkę Boską i wyszedł czym prędzej z więzienia, bo Matka Boska dała jemu zdrowie i szczęście i długich lat życia. Ile miał lat żyć, tyle pożył, ale był jeszcze, żył dalej, ale co się stało się, to się stało się, proszę państwa. I teraz, proszę państwa, chcę dalej powiedzieć, że ta Maria Stanisławiuk naprawdę nie jest godna, nie jest uczciwa i chcę przeczytać ten tekst. Zaraz wezmę swojego neseserkę i przeczytam tekst dla was, co robiła Maria Stanisławiuk. Szanowny panie redaktor, ja matka Krzyśka Kononowicza chcę wszystko wyjaśnić. To, co
nagadali sąsiedzi, którzy tak bardzo haniebnie i brzydko oczernili mego syna Krzysztofa i mnie. To, co mówili sąsiedzi, to jest kłamstwem, obłudą, oszustwem. A teraz chcę napisać całą prawdę o sąsiadach Stanisławiu, Marii, Jana i że Maria ma przezwisko Dziurawe Pudło. A z tego powodu, że ona wszystkim kawalerom i podeszłym wieku dawała się swojego przyrodzenia i sama mówiła, że to nie jest mydło, że nie zmydli się starszy dla ich i dla męża. Tak trzeba robić. To jest przyjemność. Pracowała w Polmosie i za alkohol na lewo ona wnosiła alkohol z Polmosu i sprzedawała na lewo i popadła do więzienia za to i dostała dobrych parę lat więzienia, a jeszcze do tego podjęła pracę w PSS-ie z Połem, w restauracji, też robiła zrobiła mańko, też popadła do więzienia, a jej mąż wykupywał z więzienia, a jeszcze kupywała dla chłopca 18-letniego piekarskiego Stanisława kostiumy, ażeby on z nią się zajmował. Przychodziła sama do jego domu, który mieszkał przy ulicy Węgierskiej, a matka piekarskiego Stanisława nie mogła wytrzymać i wyganiała ją z domu. I mówiła, idź do złomowego samochodu, który stał na podwórku, a syn piekarski Stanisław usłyszał, jak z niego się śmieją koledzy i odebrał sobie życie przez to stare dziurawe pudło. Później znalazła starszego człowieka, dawała się jemu, a on płacił jej pieniądze. Wykorzystała jego jak chciała i on porzucił ją nawet na uboczu sklepu, dawała jemu wykorzystywać się, a ten starszy człowiek kupywał jej futerka, płaszczyki, torebki, pierścionki, buciki za przyrodzenie swoje, które mówiła, że się nie zmydli. I to jest przyjemność wielka i popijała alkohol. A jeszcze nas syna ożenił się i żona syna mówiła z biednego człowieka upośledzonego, który po autobusach zachowywał się niedobrze, więc zaszła i w ciąży urodziła takiego samego syna upośledzonego. Tak samo zachowuje się jak tamten. Mieszkali tutaj razem, ale nie dali rady jego utrzymać, bo blisko stoją autobusy, więc wychodzili do bloku, tam też nie mogli jego utrzymać, więc znaleźli domek stary, ale w polu, pod lasem, daleko od miasta i autobusu. Tak ją skarał Bóg za te jej grzechy, za wyśmiewanie, drwienie człowieka nieszczęśliwego, którego nie można było wyśmiewać się. Bóg jest nie rychliwy, ale sprawiedliwy. A teraz jeszcze my trzymamy trzodę chlewną, to ona, Maria, po całej ulicy naszej i robiła podpisy, ażeby zabronili trzymać trzodę chlewną. Przyjechała komisja, zobaczyli, jak my ich trzymamy. Jakie one czyste i wszystko koło ich jest tak, jak trzeba. Więc zrobili zdjęcia, jak oni ładnie wyglądają. I powiedzieli, ile chcecie, to tyle trzymajcie. Nic nie udało się jej ugryźć nas. A teraz mówi, że Krzysiek jest wariat. A kto założył po całej ulicy kanalizację i gaz? To wtedy mówiła, że nigdy nie zapomni tego, jakie dobro zrobił Krzysiek po całej ulicy i będzie dla niego wdzięczna. A tak się odwdzięczyła się. Żadnej krzywdy nie miał od Krzyśka, a czepia się i czerni jego za dobro jego. Bóg tego nie daruje.
Ja będę modliła się, jak mogę. Matka Najświętsza pomocy pomoże za te oszczerstwa, które ona jego tak okrzywdza. Ludzie jego dobrzy znają i nie opuszczają, a pani redaktor po ulicy dopytywała się, jak Krzysiek jest powiedzieli, że łajdak, pijak, tylko nie było co mówić. To wariat. A kto wydał autorytet takie, że poszedł na cały świat, napisał na biurku swoim na, sam je, jeden na, za wieczór. Szanowna pani redaktor, wyjaśnię, że to, co napisali sąsiedzi, to... A teraz jeszcze o drugim sąsiedzie, o Jacku Dąbrowskim, że jemu żona zmarła, pierwsza Barbara, leży jeszcze na stypie, a on z drugą kochanicą tańcowali i popijali alkohol po pierwszej żonie. Jeszcze pierwsza żona nie zastygła, a on już poszedł w tańcy z drugą, przytupując dla syna swego. Jak był mały, to mówił, że to jest pierwsza moja żona, i syn uwierzył w to. Synie, twoja pierwsza matka leży w grobie, a to jest twoja matka prawdziwa. To, co nauczał twój ojciec, to jest po wariacku, nie do wytrzymania, żeby tak nauczył syna swego fałszywie, obłudnie mówić dla swego syna. Tak, że z kochanicą, która jest rozwódką, wziął ślub cywilny, bo kościelnego nie może wziąć. Szanowne państwo, to ja, matka Krzysztofa Kononowicza, to ja sama napisałam. On mnie nic nie podpowiadał, bo ja sama wiem dokładnie o sąsiadach Marii, Janie Stanisławiuku, Jacku Dąbrowskim, co oni, jak się prowadzili w życiu. Mam na to wszystko dowód, co wyrabiali, oszukiwali, wydzierali pieniążki od osób, ludzi zwykłych. Mój syn Krzysztof Kononowicz o tym nic nie wie, bo tylko ja, matka, sama wiem dokładnie o tych sąsiadach. I bardzo proszę Krzysztofa Kononowicza w to nie mieszać, bo on tego wszystkiego nie wie, tylko ja wiem bardzo dokładnie. Podpisała się Kononowicz Leonarda. Tak, proszę państwa. Proszę państwa, teraz chcę jeszcze zacytować wyrok. Postanowienie umorzenia. O umorzenie. Agnieszka Rusiłowicz, prokurator prokuratury rejonowej Białystok Południe. W Białymstoku, w sprawie znęcania się fizycznego, psychicznego nad Leonardą Kononowicz. Oczyn artykułu 207, paragraf 1 KK. Na podstawie artykułu 17, paragraf 1, punkt 1 KPK postanawia umorzyć dochodzenie w sprawie znęcania się fizycznego, psychicznego nad Leonardą Kononowicz przez jego syna Krzysztofa Kononowicza przy ulicy Szkolnej w Białymstoku od nieustalonego do dnia 21 maja 2007 roku. Oczyn artykułu 207, paragraf 1 KK. Wobec stwierdzenia brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenia. Tu dalej tak pisze, że jestem umorzony, proszę państwa, że przede mną sprawa się żadna się nie toczy się, tak jak przed Andrzejem Leperem, proszę państwa, tylko naprawdę jestem człowiekiem, tak jak zasłużony i uczciwy, tak jak w Polsce jest, ukończyłem szkołę zasadniczą zawodową, trzyletnią w Białymstoku, jako kierowca mechanik jestem z tego zawodu i proszę państwa, naprawdę jeszcze raz podkreślam, to co uczyniła Maria Stanisławiuk, to jest bardzo, bardzo mnie hańbiące dla mnie, dla mojej matki zrobiła, szarpnęła mnie opinię, szarpnęła dla mojej matki w wieku 76-letnią kobietę, szarpnęła moją matkę, ludzie przychodzą do mnie. Za to im z całego serca, dla młodzieży, dla wszystkich, chcę z tego miejsca podziękować. Niech Bóg im błogosławi i niech prowadzi w życiu tak, jak Bóg nakazuje i Matka Najświętsza. Ludzie kochani, nie poddajmy się. Nie dajmy się dla ludzi takich, jak mnie oczerniają i Andrzeja Lepera, zwariować. Puśćmy się, tylko wojujmy
i zróbmy, żeby hipermarkety i tiry chcę naprawdę zlikwidować w Warszawie, w całej Polsce. Chcę zlikwidować, żeby tiry i żeby młodzież nie ginęła pod samochodami, żeby nie było bandystwa, żeby nie było oszukaństwa i tak dalej. Proszę Państwa, dość z tym. Dość w Polsce z korupcją, dość oszustwem. Ja jak słucham w telewizorze u nas w Polsce, jak coś nie może być z korupcji, albo oszukaństwa, albo z złodziejstwa, albo z bandystwa, nikt nie może żyć. Nikt nie może żyć, ani premier, ani prezydent, ani prezydentowa, ani nikt. Tylko zawsze coś wymyślają sobie. Coś wymyślają. Na Sejmie, na Senacie. Tak, proszę Państwa, ale PiS to nie widzi siebie w oczu dźwła, ale u kogo belkę, to zobaczy. Tak, proszę Państwa, to się tyczy do PiSu, do PO, też się tyczy się, do SLD się tyczy się, do PSL się tyczy się, do wszystkich się tyczy się. Tylko, proszę Państwa, naprawdę, chcę powiedzieć, że ja jako człowiek, i to jestem uczciwy, jestem godny na prezydenta Rzeczpospolitej Polski. I bardzo Was proszę, całą młodzież, uczciwą, godną, rzetelną, żeby naprawdę na mnie zagłosowaliście, cała Polska, żeby poszła za mną. I ja zrobię w Polsce ład i porządek. Dziękuję Państwu bardzo. Za to z całego serca przyszedłem Wam zdrowia, szczęścia i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. I teraz jeszcze raz z taką energią. Również w 2007 roku powstała etiuda studencka Rafała Skalskiego, inspirowana historią Kononowicza, o nazwie Żeby nie było niczego. Opis. Krótki film o manipulacji. Witek to młody działacz partii nacjonalistycznej. Postanawia wykreować poczciwego i troszkę niepełnosprawnego umysłową mężczyznę na prezydenta Łodzi. Film oparty na prawdziwych wydarzeniach związanych z Krzysztofem Kononowiczem. Czyli mamy tutaj kolejnego biegłego specjalistę od psychiatrii, który postanowił zrobić laurkę Czyżetkowiczowi. W 2009 etiuda uzyskała nominację Polskiego Kina Niezależnego imienia Jana Machulskiego. Nominacja w kategorii Najlepszy aktor. Tym aktorem był Dobromir Dymecki. Pierwowzorem jego postaci oczywiście był nikt inny jak Adam Czeczetkowicz. 5 czerwca. Krzysztof Kononowicz i grupa operacyjna w Kielcach. Co się stało się? Ten raz to pokłosie. Objawienie króla, słuchaj się postulat. Osobiście odnieś się do pomysłu tego. Zróbmy tak, by nie było niczego. Jeszcze raz pan w Kielcach? Nie pierwszy raz. A ile? Bo mam rodzinę. Czyli często pan przyjeżdża? Tak. A gdyby były wybory na prezydenta Nawet tu mój z rodziny klub prowadził Koronę Kielce. Aha, a gdyby były wybory na prezydenta Kielc, to startowałby pan w takich wyborach, w takim ładnym mieście? A czemu nie? A na prezydenta Polski, bo też pan... Będę. Na pewno? Na pewno. Nie myśl, że to żart, jesteśmy poważni. Każdy ma coś, co to w życiu ważni. Pomóżmy sami sobie, zlikwidujmy problem. To rozwiązanie dobre, godne, nagrodzenie nowe. A z tego PiSu to jaki dobry polityk jest? Bo pan chciał walczyć z tym bandytyzmem, to taki dobro to dobry jest? Nie mam na razie takiego. A najlepszy polityk w Polsce to jaki jest? Pan czy kto inny? Uważam, że ja. Nie będzie policji, nie będzie kamarów, nie będzie słabych płyt, nie będzie prowadów, nie będzie bankructwa, nie będzie urzędów, nie będzie podatków, nikt nie popełni błędów. Ale to, że nie będzie niczego, jest aktualne? Nie, wszystko będzie normalnie. To mój rzecznik prasowy wymyślał, troszeczkę mniej porozumienie to jest, bo troszeczkę inaczej ja prowadzę. U mnie hasło jest zmienione. Godność, prawo i godność i powinno w Polsce być dla wszystkich Polaków, żeby było prawo i godność, żeby byli uczciwi i tak dalej. No pan mówi, że chce pan raj w Polsce zrobić. Jak chce pan zrobić raj w Polsce? No chcę wszystko narkotyki zlikwidować, alkohol zlikwidować, wprowadzić pracę, zakłady pracy, żeby wszędzie w całej Polsce powstać. Taki mamy kraj, jaki potrafimy zrobić, oddaj cześć wodzowi, niech żyje Kononowicz, nic się nie podoba, mówisz, co z tego, jeśli wszystko jest źle, niech nie będzie niczego. Jeszcze takie pytanie o pana sweter, to taki symbol pana jest, ten tak. Sweter, to jeden jest, ma pan tylko jeden taki sweter, czy kilka takich? To jest sweter oryginał, który do was przyjechałem z oryginałem, ale nie zawsze pod kluczykiem, ale do was się pokazałem w oryginale, żeby wiedzieliście, że
a te sety, które idą i wy pokazujecie w telewizorze, to są podróbki. Aha, czyli tylko ten jest jeden prawdziwy. Jedyny z Kolonowicza. Tak. Nie będzie sądu, nie wsiądzie jełoków, nie będzie blokowiska, nic przeboju, nic. Zostanie tylko wielki Kolonowicza. Ja idę do narodu polskiego, otwarcie, szczery jestem. Ja się nie boję się niczego. Mój tatuś walczył o Polskę, Boga walczył. Ja tak samo będę walczył o to, żeby naród był uczciwy, sprawiedliwy i godny. Tym wszystkim tylko jedno jest bez sensu. Jeśli zlikwiduje wszystko, nie będzie nareszcie setrów. Nie będzie YouTube'a i napadanych matek, młodzieży i ludzi, ani czapek uszatek. Lecz ma to dobre strony, nie ma samoobrony. Każdy derpera, koleś musi wrócić na rolę. Oj, sorry, przepraszam, przecież nie mam gdzie wracać. Rolę zniesiono, przesuną na anak. Na końcu tego się spodziewałem, on likwiduje mnie i ten kawałek. Nie pomożecie odnaleźć ten Korona Kielce. Mam prośbę do pana tego. I chcę powiedzieć ekspoze swoje przedwyborcze. Nazywam się Koronowicz Krzysztof. Pochodzę z Kętrzyna. Tam 18 lat mieszkałem. Teraz mieszkam ponad 30 lat w Białymstoku. Kandyduję do sejmiku województwa polskiego, numer jeden lista, numer jeden. Później będę, jak wybory będą na prezydenta RP, będę startować też. Będę startować, ten dla młodzieży, dla was pomóc, moi kochani. Tak wszędzie jeżdżę, ale patrzę na drogi wszędzie, są bardzo, bardzo marne. Bardzo, bardzo marne. Byłem wszędzie, w województwie, teraz podlaskim jeżdżę. Ale zacznę jeździć też i po Kielcach. Zacznę, przyjadę swoim samochodem, pokażę się nieraz w Kielcach. Bo byłem, odwiedzam rodzinę też swoją i jeszcze raz zawitam do tej szkoły, bo szkoła piękna, piękna widzę i młodzież piękna jest. I jeszcze raz zawitam w przyszłości, po wyborach do sejmiku. Jak zostanę marszałkiem sejmiku polskiego, to zawitam do was. I zaproszę wszystkich zaproszę do siebie, do gabinetu wraz z panem dyrektorem czy dyrektorką. Zaproszę tutaj do siebie, do Białystoku, do swojego sejmiku, dyrektora szkoły waszej. Też chcę porozmawiać, jak jestem teraz dyrektorem waszym. Jak tutaj wy się zachowujecie, jak dyrektory do was się zachowują. Też chcę wiedzieć, wszystko chcę wiedzieć. Od A do Z można powiedzieć. Chcę wiedzieć, żeby później mnie nikt nie zaskoczył. Nie tak jak PiS, PO, że nic nie wiedzą, uciekają, kryją się i was okłamują. PiS i PO to jest popis. To jest popis. Byłem na spotkaniu w Łąży z Giertychem. Przywitał się, ale uciekł jak ten myszka zwiał. A ten myszka zwiał. Kryją się, boją się. Nie wiadomo czego, zwykłego człowieka. Zwykły, który człowiek pokazał, co to jest uczciwość, co to jest godność dla Polski. Co to jest godność? Prawo i godność. Moje hasło teraz. Dla Polski idzie, że Polska musi być od morza do morza. Od morza do morza. Tak jak mój tatuś walczył. Jak mój tatuś walczył za Piłsudskiego. Jak mój tatuś wylerał krew za Polskę, za ojczyznę. Też. I tak samo i ja idę. Tak samo ja idę, tak samo i dalej będę iść. Jestem człowiekiem prostym, prostym. Ukończyłem szkołę zasadniczą zawodową 3-letnią, jako kierowca mechanik jestem. Po tym zawodzie. I chcę naprawdę zrobić dla was wszystkich, dla Polaków, dla ojczyzny, żeby tu wypracowaliście w Kielcach, w Kielcach, w Kielcach, w Kielcach. Żeby nie wyjeżdżaliście za granicę do pracy, tylko wasze miejsce tu będzie. Tu. Zakłady, jak zostanę prezydentem RP, otworzę wszystkie zakłady w całej Polsce. Nie tylko w Kielcach, ale w swoim, w Białymstoku. Co? Rozgrabili ludzie te niegodni,
nieuczciwi, czerwoni SLD-owcy. Oni was oszukiwali. Oni. I nadal was oszukują. Co Maria Kaczyńska podpisała? Co Maria Kaczyńska podpisała? Pytam was. Aborcji. To nie moją drogę. To nie moje takie. Modli się do Boga. Modli się do Boga, a ze skutku diabełka ma. Z tym trzeba skończyć. Jak najprędzej, żeby nie mordować ludzi, bo Pan Jezus nie nakazywał zabijać. Pan Jezus kazał czcić wszystkim. Tak samo ja. Niedaleko tu mieszkał nasz rodak. Ojciec Jan Paweł II, namiestnik Chrystusa. On pokazał, jaką dla mnie drogą iść. On pokazał. Właśnie tam są drogą idę ja. I chcę co jeszcze powiedzieć do was, młodzi kochani, że wszędzie likwiduje alkohol i papierosy. Nie będzie. Nie będzie tego. W Gdańsku i jeszcze coś też chcę powiedzieć. I apel do pana dyrektora też będę apelować, żeby wszędzie były już wprowadzone mundurki dla was. Szkolne. Wszędzie. I będą zabierane komórki od was. Nie będzie w szkole żadnych komórek. Z tego powodu, że w szkole w Gdańsku wiadomo wam wszystkim. Wszystkim wiadomo. Głośno było na mediach, w prasie, w gazecie. Co się stało się? Dziewczynka takim jak w waszym wieku popełniła sobie samobójstwo przez głupoty. Wasze chłopcy głupoty to. Weź no, z widoku. Głupoty, że rozebraliście, a później robiliście zdjęcie. Nie tędy dla chłopców będzie droga. Od razu mówię, będzie dla was zero. Przytemperuję was, przycisnę was, żeby naprawdę byliście tak jak uczniami, żeby jak ja zostanę prezydentem RP, to żeby ja nie widział, nie miał śmiechu, nie miał niczego. Tylko żeby naprawdę szkoła była jak szkoła. W szkole uczeń powinno się zachowywać kulturalnie i uczciwie. Kulturalnie i uczciwie, a nie po bandycku, po chuligańsku i tak dalej. Żeby w podeszłym wieku osoby mogli dojść do domu spokojnie i uczciwie i godnie. A nie tam słychać zabita, tam słychać słyszę zabity, zabita nawet nożem, toporkiem i tak dalej. Tak dalej. I to z tym trzeba skończyć jak najprędzej. I wszędzie będzie wyprowadzona na ulicę. Na ulicę. Policja, straży miejskiej nie będzie. Nie wiem, czy tu straż miejska jeszcze nie... Nie ma straży miejskiej, tak? Nie. Nie ma straży miejskiej. To chwała Bogu. Ale będzie ulepszona policja. Naprawdę. Jeszcze będzie lepsza. W szkole będziecie bezpieczni. Nie będzie zabójstwa. Będą wprowadzone monitoringi, będą wprowadzone straże ochronne i tak dalej. Ale tu widzę, że w tej szkole jest straż ochronna. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To mnie cieszy. Ale jeszcze lepiej chcę wprowadzić te rzeczy swoje. Chcę jeszcze lepiej te rzeczy wprowadzić. I jeszcze lepiej, żeby naprawdę, naprawdę młodzież była jak młodzież. Ani zachowywała się po bandycku, chuligarnie i tak dalej. Tak? To z tym trzeba skończyć, jak najprędzej. To nie moim expose będzie uczciwość i godność. Prawo i godność dla każdego Polaka. Dla każdego Polaka. Bo Polak musi żyć godnie i uczciwie. Musi godnie zarabiać. Musi godnie naprawdę być tak jak Polak. Żyć. I naprawdę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo za życzenia. Ile Pan za każdego naznaczył tą świeczkę, ja mówię, tyle człowiek ma żyć. To zależy od Boga, a nie ode mnie. Dziękuję serdecznie za odśpiewanie 100 lat, ale tak jak Jan Paweł II mówił, ile przeznaczył życia, dla każdego człowieka tyle będę żył. Tak samo i dla mnie. Ile jest wyznaczone, tyle ja będę żyć. Tyle ja będę żyć. Nikt więcej nie będzie żyć, tylko tyle, ile Pan przeznaczył. Może teraz będzie chciał ktoś zadać do mnie z młodzieży pytania, to bardzo proszę o drugi mikrofon. Macie drugi mikrofon? Uciek? Do lasku, tak? To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam.